Cześć kochani, słuchajcie, dzisiaj opowiem Wam troszeczkę o pH naszej skóry w odniesieniu do naszej codziennej pielęgnacji. Chcę Wam omówić tak naprawdę, dlaczego utrzymanie naszego pH w odpowiedniej wartości jest tak istotne, aby nasza skóra nie była przesuszona, aby nasza skóra nie była podrażniona, abyśmy uniknęli różnych takich przykrych niespodzianek na skórze, na przykład w postaci jakiegoś trądziku. Nieodpowiednie pH skóry może być jedną z przyczyn właśnie tego typu problemów. Dlatego posłuchajcie koniecznie, dlaczego te pH naszej skóry jest tak istotne, no i w jakich wartościach mniej więcej powinno się zawierać. Na starcie oczywiście warto wspomnieć, co to w ogóle jest pH. pH to jest taki wskaźnik, którego na pewno uczyliście się jeszcze na chemii w szkole. I ten wskaźnik pokazuje nam, czy dany roztwór wodny jest kwasowy, czy jest zasadowy, czy jest może obojętny. Generalnie możemy zmierzyć pH wszystkich substancji, które mają w swoim składzie właśnie wodę. Ponieważ nasza skóra również jest zbudowana z wody, to również możemy zbadać, jakie ona ma pH. Jeżeli chodzi o odniesienie do tego właśnie wskaźnika pH, możemy je zbadać albo papierkami, na przykład lakmusowymi, które są bardzo powszechnie stosowane i bez problemu można wtedy zbadać, zmierzyć, jakie pH ma dana substancja, czy na przykład nasze ulubione serum, ale również są takie specjalne przyrządy, już profesjonalne, tak zwane pH-metry. Jeżeli chodzi o te wartości, to warto wspomnieć, że siódemeczka to jest taki odczyn neutralny, taki obojętny. Wszystko, co poniżej siódemki nam wyjdzie, to będą wartości kwasowe. To oznacza, że ta substancja ma odczyn kwasowy. Natomiast te wyższe wartości powyżej siódemki, to oznacza, że jest to odczyn zasadowy. I na tej podstawie możemy właśnie sprawdzić, w którym miejscu znajduje się dana substancja między innymi. Jeżeli chodzi o naszą skórę, to ona tak naprawdę ma tak mniej więcej od 4,5 do 5,5, nawet niekiedy do 6 pH. Mówi się, że tak 5-5,5 to byłoby idealnie, natomiast nasz odczyn pH tak naprawdę zależy od wielu, wielu rzeczy. Nie jest też tak, że na całym ciele nasze pH jest takie samo, ale na przykład na ciele może się różnić te pH niż na przykład to, co mamy na twarzy. Przyjmuje się, że pH twarzy ma mniej więcej od 4,5 do nawet 6, a 4,5 te mniejsze wartości, czyli te bardziej kwasowe, z reguły są przy cerze takiej tłustej. Natomiast te wyższe wartości pH są z reguły u cery suchej, więc w ten sposób to wygląda. Jeżeli chodzi na przykład o skórę naszej głowy, to ma mniej więcej 5-5,5 pH. Nasze ciało podobnie, natomiast jeżeli chodzi na przykład o wargi sromowe, bo tam też są różnego rodzaju spekulacje, że tam na przykład pH jest bardzo, bardzo niskie, to nie do końca, ponieważ również ma mniej więcej od 5,2 do 5,5 pH, więc tak naprawdę bardzo podobnie jak nasze ciało. Co ciekawe, te odsłonięte obszary na naszym ciele, czyli na przykład twarz, mają pH z reguły właśnie troszkę niższe, natomiast fałdy skórne, pachy mają pH troszeczkę bardziej wyższe, bardziej w kierunku zasadowego. W ogóle cały ten nasz taki mikrobiom oraz wpływ na pH skóry mają właśnie gruczoły potowe i łojowe, więc nie powinniśmy zaburzać ich pracy. No i właśnie, oprócz takiego umiejscowienia, to na pH również wpływają inne czynniki. Między innymi jest to płeć. Z reguły u mężczyzn pH skóry jest nieco niższe. Również rasa. Rasa ciemna ma z reguły pH troszeczkę niższe od rasy białej. Ponadto nawet pogoda. Okazuje się, że latem mamy również nieco bardziej kwasowe, mniejsze pH niż na przykład zimą. Ponadto mówi się, że nawet stres, dieta mogą wpływać na zmianę naszego pH na skórze, ale również wiek. Co ciekawe, mówiłam Wam o tym również w filmie o budowie skóry, więc zapraszam Was ponownie.
I tam wspominam o tym, że rodzimy się z pH tak naprawdę neutralnym, czyli mniej więcej na poziomie 7, takie jakie ma woda, ponieważ właśnie woda ma takie neutralne pH, przynajmniej powinna mieć, wiem, że z kranówką bywa to różnie. Natomiast rodzimy się z pH neutralnym, koło 7. Dopiero po kilku dniach ono zaczyna się robić bardziej w kierunku kwasowego, ale tak naprawdę ten cały okres noworodkowy, czyli ten pierwszy miesiąc życia, to jest taka stabilizacja tego pH. I później oczywiście ta skóra też dojrzewa, tak naprawdę cała grubość skóry, inne funkcje, te wszystkie rzeczy to dojrzewają tak naprawdę aż do czasu pokwitania i dopiero później skóra takiego nastolatka nie różni się w zasadzie od skóry dorosłego. Natomiast jeżeli chodzi o wskaźnik pH, no to on też się właśnie tutaj zmienia i inny jest właśnie u takich małych dzieci. Natomiast co ciekawe, u osób starszych pH z kolei rośnie, więc tutaj też może być jakaś podatność większa na jakieś infekcje i podrażnienia. I właśnie za chwilkę Wam powiem, dlaczego te pH jest tak ważne, co ono dla nas robi. Natomiast jeszcze wracając do tego, jakie czynniki mogą wpływać na pH skóry, to nasze pH skóry mogą również wpływać różnego rodzaju schorzenia, ale też to właśnie o czym będziemy mówić, czyli nasza codzienna pielęgnacja. Okazuje się, że wszystko, co nakładamy na naszą skórę, może mieć tutaj ogromne znaczenie również dla pH naszej skóry. A przede wszystkim też chodzi o takie produkty myjące, o mycie, o wodę. Woda również, ponieważ ma wyższy pH od naszego, podnosi nasz odczyn. Dlatego też bardzo istotna jest prawidłowa i świadoma pielęgnacja, żebyście mieli świadomość tak naprawdę, co się dzieje z Waszą skórą i czy to ma w ogóle jakikolwiek wpływ. Jeżeli chodzi właśnie o te funkcje pH, przede wszystkim pH służy nam po to i jest z reguły właśnie takie lekko kwasowe, ponieważ to jest taka obrona naszej skóry przed różnymi takimi drobnoustrojami z zewnątrz, niepożądanymi jakimiś patogenami. Więc to jest taka ochrona przed też czynnikami tak naprawdę zewnętrznymi, środowiskowymi. Tak jak też Wam wspominałam w budowie skóry w moim filmie, również wspominam tam o mikrobiomie, czyli tych takich dobrych bakteriach, które są bardzo potrzebne, żeby właśnie chronić naszą skórę. I właśnie on bardzo dobrze funkcjonuje w takim lekko kwaśnym pH. Natomiast jeżeli te pH zaburzymy i na przykład stanie ono się za bardzo zasadowe, zbyt wysokie, no to wtedy właśnie ten mikrobiom może nam się rozproszyć i nie będzie nas chronił w taki sposób, jak powinien. I wtedy może dojść właśnie do rozwoju jakichś tych bakterii niepożądanych. Czyli mogą na przykład właśnie się pojawić jakieś zmiany trądzikowe, jakieś niepożądane niespodzianki na naszej twarzy, ale ponadto też się zaburza bariera hydrolipidowa. Bardzo często właśnie w skórze suchej obserwuje się lekki wzrost poziomu pH. I właśnie wtedy obserwujemy tą suchość, również podrażnienie. Osoby na przykład z AZS również są osobami, które mają z reguły zaburzone te pH skóry. Z drugiej natomiast strony również niewskazane jest za bardzo zakwaszanie tej naszej skóry, czyli również niewskazane jest na przykład przesada z kwasami, z peelingami kwasowymi. Niektórzy również mają pomysł na przykład mycia twarzy płynem do higieny intymnej, który jest też mocno kwaśny. I to też nie jest wskazane z tego względu, że jak za bardzo zakwasimy, że tak powiem kolokwialnie, naszą skórę, no to wtedy też może być efekt odwrotny od zamierzonego i nasza skóra może produkować jeszcze więcej łoju, no i przez to się właśnie przetłuszczać, błyszczeć, ale również może właśnie dojść do rozwoju różnego rodzaju niepożądanych bakterii i zmian trądzikowych. Także i w tę stronę niedobrze, i w tej nie powinniśmy przesadzać, żeby to po prostu pH powinno być naturalne, takie jak natura nam dała, a przynajmniej powinniśmy do tego dążyć. Nie od dziś wiadomo, że tak naprawdę ta homeostaza, taka równowaga w organizmie, ta stałość jest bardzo, bardzo ważna i natura naprawdę wie, co robi, dlatego też postarajmy się nie zaburzać tego naszego pH, na ile oczywiście jest to możliwe.
No i właśnie, jak to się ma do tej naszej takiej codziennej pielęgnacji? Tak jak już wspomniałam, nie powinniśmy powodować zaburzenia naszego pH skóry, czyli nie przesadzajmy z kwasami, z peelingami kwasowymi, nie używajmy płynów do higieny intymnej, które nie są przeznaczone do twarzy przecież, więc nie przesadzajmy w tę stronę. Natomiast z drugiej strony używamy przecież różnych płynów i produktów myjących, które bardzo często są właśnie zasadowe. I to powoduje w połączeniu jeszcze z wodą, że nasze pH się gwałtownie podwyższa. Dlatego też powinniśmy zwrócić uwagę, jakich kosmetyków do takiego mycia używamy. Jak to się ma na przykład do płynów do kąpieli? Generalnie możemy się myć mydłem, możemy się myć płynem do kąpieli. Różne są tutaj wersje i różne preferencje, natomiast musicie pamiętać, że mydła, każde mydło ma mocno zasadowe pH. A to oznacza, że w połączeniu z wodą, która ma z reguły neutralne pH, a różnie to bywa z tą kranówką, bo powinno mieć około 7, moja woda sprawdzałam ma 7,5, więc bliska ideału, ale wiem, że są kranówki, woda, która ma na przykład 8 i więcej pH, więc tutaj tym bardziej trzeba byłoby zadbać o odpowiednie wartości Waszych kosmetyków. Jeżeli woda w połączeniu z tym mocno zasadowym mydłem podwyższy nasze pH o kilka punktów, to naprawdę wtedy czas powrotu do tego właściwego pH skóry trwa dużo, dużo dłużej. A wtedy mamy właśnie moment, te drobne ustroje niepożądane mają moment, żeby właśnie zadziałać. Dlatego absolutnie nie polecamy mycia twarzy mydłem, zwłaszcza bo twarz jednak jest dużo bardziej delikatna, bardziej podatna na różne te patogeny z zewnątrz niż nasze ciało. Natomiast również ciało, dzisiaj mamy tyle różnych produktów myjących, również nie polecałabym mycia mydłem, chociaż wiem, że są zwolennicy i nie zastąpią mydła niczym innym. Musicie obserwować po prostu swoją skórę i zobaczyć, czy rzeczywiście ono Wam służy, czy nie widzicie podrażnień, czy Wasza skóra nie jest zaczerwieniona, czy Wasza skóra przede wszystkim nie jest przesuszona. Jeżeli nic się takiego nie dzieje, ok, widocznie macie bardzo odporną skórę, która sobie z tym radzi. Natomiast z reguły jest tak, że rzeczywiście widać te wysuszenie, widać zaburzenie bariery hydrolipidowej, więc na to trzeba zwrócić uwagę. Ponadto słynne SLS-y, czyli te wszystkie mocne detergenty, czyli środki powierzchniowo-czynne, one też mogą zaburzać warstwę hydrolipidową, wysuszać, podrażniać. No i również z reguły te preparaty mają właśnie takie wyższe pH. Więc w połączeniu z wodą, no rzeczywiście robi się tu ciekawie i ta skóra może sobie nie poradzić, żeby szybko dojść do tego stanu pierwotnego. Natomiast mamy bardzo wiele już dzisiaj środków myjących, takich delikatnych, o których ja już wspominałam w filmie chyba o suchej skórze, natomiast tutaj będzie kilka wypisanych dla przykładu. No i teraz możecie też się spotkać z takimi różnymi napisami na płynach, że nie zaburza fizjologicznego pH, nie zaburza właśnie mikrobiomu, wspiera mikrobiom skóry. To oznacza, że tutaj taki kosmetyk ma pH zbliżone do pH naszej skóry, czyli około 5-5,5. Więc w kontakcie z wodą oczywiście te pH też wzrośnie, więc to też nie jest tak, że będzie idealnie na tym samym poziomie, ale jednak dużo mniej niż na przykład gdybyśmy mieli takie mocno zasadowe mydło. Więc na to musicie zwrócić uwagę, zobaczyć, co Wam służy. Oczywiście każdy jest inny, to są takie ogólne zasady i ogólnie obserwuję, że rzeczywiście tak jest u większości ludzi, no ale ludzie są różni, skóry są różne, oczywiście niektórzy są bardziej odporni, a niektórzy mniej. A musicie pamiętać, że jak mamy zaburzony mikrobiom skóry, kiedy mamy właśnie nieodpowiednie pH, to różne infekcje takie skórne mogą też nas się łapać. Infekcje bakteryjne, igrzybicze i tym podobne. Dlatego też jest to bardzo istotna kwestia, nie tylko taka teoretyczna, ale naprawdę jeżeli zaburzymy te pH skóry, mamy wrażliwą skórę, to możemy nawet jakieś infekcje się nabawić. Dlatego też ważne, żeby ten nasz mikrobiom wspierać. W kolejnym filmie opowiem Wam troszeczkę o tonizacji, o tonikach, czy rzeczywiście jest to taki niezbędny element, jeżeli chodzi o naszą pielęgnację twarzy. Natomiast tak jak z tego filmu mogliście wywnioskować, skóra nasza jest naprawdę bardzo mądra i tak naprawdę poradzi sobie z przywróceniem właściwego pH,
pod warunkiem, że jest rzeczywiście zdrowa, nie ma żadnych zaburzeń i stosujemy odpowiednią pielęgnację. Jeżeli nie zaburzamy zbyt mocno tego pacha naszej skóry, to rzeczywiście w dosyć szybkim czasie powinna sobie poradzić z przywróceniem prawidłowego pacha. Natomiast są wyjątki, jak zawsze, a dwa, gdy stosujemy nieprawidłową pielęgnację, no to wtedy może mieć znacznie dłuższą drogę do powrotu tego, do powrotu na właściwe tory, że tak powiem. Dlatego toniki jak najbardziej fajna opcja, czy konieczna. Trochę bardziej rozwinę ten temat w kolejnym filmie, także zapraszam Was. A tymczasem mam nadzieję, że nieco Wam rozjaśniłam temat pH naszej skóry. Mam nadzieję, że nieco więcej już będziecie wiedzieli, jak obchodzić się z Waszą pielęgnacją, również jeżeli chodzi właśnie o mycie i jakich środków powinniście, a jakich nie powinniście stosować. Także zachęcam Was do sprawdzenia, jakie kosmetyki macie, czy rzeczywiście Wam służą, zobaczcie, a tymczasem się z Wami żegnam. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa!